Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto i Ratropolis. Niektórzy z was powinni już kojarzyć gierkę, gdyż w sumie zrobiłem z niej niewielką pokazówkę, ale dzisiaj rozpoczynamy pełnoprawną serię wraz z przyjściem aktualizacji 1.071. Nie wiem, czy 01 też, czy nie. Jestem pewien tylko, że no, po prostu z tą aktualizacją, gdyż upraszczając mój wywód, gra dostała mocną zmianę. Po pierwsze, usunięto tryb, który był wcześniej, na zasadzie gramy sobie postacią, mamy pulę kart ogólną, decydujemy, czy chcemy karty dodatkowe od innych postaci odblokowane, czy nie, no i po prostu wygrywamy, że tak nazwę. Teraz działa to całkowicie inaczej, ale jak? Nie wiem. Jedno, czego jestem świadom, to to, że każdy z przywódców ma teraz swój niestandardowy, powiedzmy, styl gry, całkowicie oparty na własnych kartach i własnych... No nie umiem tego do końca określić, na własnych elementach. Ale zanim rozpoczniemy grę i zaczniemy to odkrywać, muszę niestety powiedzieć się z przykrością, usunięto cały postęp, więc będziemy musieli od zera grać. I jednocześnie z wielkim zaszczytem mogę powiedzieć, że patrzcie, jak się to ładnie zmieniło. Ale tym to najlepsze jest. Najlepsze jest to, że jest pełno nowych postaci. Niektóre, jak widać, nie są jeszcze przetłumaczone. Inne... A... Nie, no chyba wszystkie teraz straciły tłumaczenie. A szkoda. No, chyba zmienili wszystkie. No ale mniejsza z tym. Dali też paru nowych, zależnych, powiedzmy, od właśnie osób tłumaczących. I patrzcie tutaj. Grzyboszczur, czy w sumie humoroszczur. Dla tych, którzy śledzą mój kanał dosyć dobrze, wiedzą. No, o Jezus, słów mi ci brakuje. Honorowaniem kogo jest ten szczurek? Otóż Manoniego, który był na tyle wspaniałomyślny, że jak już chyba mówiłem ostatnio też, stworzył początkowe spolszczenie do tej gry. Powiem szczerze, nie wiem teraz, jak w jakim stopniu ono właśnie jest kompletne, co i jak, ale zobaczymy to już grając. I tak czy siak, wielkie po prostu brawa dla Manoniego za jego ciężką pracę. Link będziecie mieli w opisie i prawdopodobnie w karcie na końcu odcinka, jeśli o nim nie zapomnę. A póki co starczy tego, rozpoczynamy grę. No i jak widzicie, niestety mam wszystko zablokowane. Mamy tylko kupca. O, jest więcej unlocków. Dobra. Jakie mam rzeczy? A, na początek ma negocjatora. Aha. Czyli teraz to jest jakaś zdolność jako doradcy. Czyli ma specjalnego doradcę, a nie to. A to odrzuć 1% za każdy poziom karty, otrzyma 10% całkowitego tego złota. Nie zmienił się nic. Jak jedną grę rozegramy, dostajemy generała, 10 fal przeżyć, żeby dostać budowniczego, naukowiec za 20 fal, szaman za 10 gier rozegranych i przywódca... Znaczy, jaki przywódca, ten... Nawigator za wygranie gry, dobra. Zobaczymy co i jak. Aha. Powiem szczerze, że tak dawno nie gram, że dzisiaj wyjątkowo idziemy na łatwy. Tutorial może załączę na wszelki wypadek. Ale gramy losowo. Ale mi było tak, naprawdę miałem parę miesięczną przerwę i nie wiem, co się pozmieniało, więc tak będzie lepiej dla wszystkich. Dobra, gro, wczytuj się szybciej, proszę cię. Nie mam całego dnia. Dobra, no i tak. Dobra. Dobra. Dobra, czyli tu się chyba nic nie zmieniło. Dobra. Aha, czyli się nic nie zmieniło w sumie. Dobra. Dobra. Myślałem, że coś może się jakoś zmieniło, ale wygląda na to, że nie, więc... Zbędne jest to wszystko. Tak. Dobra. Dobra, fajnie, ale ja tego nie chcę, dobra. No i co tu mamy? To było standardowe, to... Night Watch, strasznie nocne. Mamy... Działa tylko przez 180 sekund. I zmniejsza się o 10 sekund ich czas trwania za każde... O 10 sekund za każdego towarzysza, który zginie. Dobra, zboże. I zobaczymy, co dostaniemy. Okej, strażników, super.
W ogóle chyba trochę dźwięki się zmieniły im wszystkim. Przy okazji muszę trochę przyciszyć. Aha, bo zdecydowanie mam za głośno. Właśnie nie problem, bo szczerze, wy macie i tak przyciszane. No chęć, żeby było jak najlepiej. Dobra. Nie, kolejnej straży nocnej nie będę póki co zarzucał. No to powinno spokojnie wystarczyć, a wie co. Armia najemna nie jest najlepszym wyborem. Ale naprawdę, mogę powiedzieć jedną rzecz już. Na start widzę różnicę i fajnie, że właśnie są takie smaczki związane z poszczególnymi postaciami. I przy okazji, ratusz nareszcie wygląda inaczej, w zależności od tego, jaką ma się frakcję. Dobra, fajnie. Skrzynię ze skarbem. Złoto, rozbudowa, karta. Zmiana, odrzuć kartę, zbądź o jedną rzadkość wyżej. Nie trwą kartę w formie do odrzuconej. Nie, wieża strażnicza. Powiem wam szczerze, to jest chyba najlepsza rzecz, która mogła mi się trafić. I to akurat wstawiamy. I budynek stoi, będzie robił pił we wrogów. I bił, zabił. Przy okazji nowy szczur. Przeciwnik. Cię wszystko się wyrestowało. Dobra. Okej, dobra, fajnie, ale... Co my tu mamy? No, budynki. Bardzo przydatne. No, fajne, ale nie do końca. O, market. Najemnik, kolejna fajna karta. Łuczarz. Powiem szczerze, naprawdę dobre karty się trafiły. Muszę to wykupić. Inaczej nie wiem, czy bym sobie poradził. No, jak mam łuczarza, powiem szczerze, musimy teraz tylko zdobyć jak najlepsze podatki i będziemy masakrować wszystko. Cie. Jak to działa? Okej, okay. Czyli to jest do ręki. To w takim razie nie dziękuję, na razie nie ma sensu. I co my tu mamy? Okej, okay. Kartę, usuń kartę, zdobądź trochę złota i wyższy poziom. Wyższy poziom zawsze będziemy lepiej zarabiać. Nic wielkiego, wiecie, ale zawsze coś. Dobra, i teraz odrzucamy. Dobra, tym razem gościu dostaniesz tutaj wsparcie, przesuwamy szybciej. I tak, złota strzała. Pamiętam, jak to kiedyś się było dostępne tylko na trybie przywódca plus, że tak nazwę. Chyba tak to może było najłatwiej to przetłumaczyć właśnie u kupca. I to był mój ulubiony element, dzięki niemu chyba raz mi się udało przejść ten tryb. Chociaż nie jestem pewien. Dobra. Może będę się wczoraj jakoś szczególnie zagłębiał. Straż nocna, okej. Okay. Ser. Najemnika nie wystawiamy, bo jednak oni są, jak już wspominałem, stronnikami, czy w sumie armią, no najemną, co oznacza, że no nie chce mi się na nich wydawać, żeby potem ich stracić. Dom. Dobra. Domek oczywiście tutaj. Sytuacja jest jaka? Dobra, wszystko w porządku, to... Też nie trzeba się niczym zajmować i jak zwykle znowu zepsułem kolejność. Brawo, ja po prostu. Przekazuję, tam sobie też przydałoby się chyba wzmocnić, dobra. Macie uczarzo, cieszcie się. I podatek wzrósł sobie jeden, jak za każdym tym, kiedy budujemy domek. I właśnie, powiem szczerze jeszcze, nie liczę na to, żeby tłumaczył tę grę jakoś porządnie, jeśli nie będę miał na to chęć. Gra jest jasno wyjaśniona przez Manoniego, na jego serii w ogóle, i przez wielu innych, którzy ogrywali Retropolis przede mną, będą ogrywać pewnie po mnie. Czy czegoś tutaj potrzebuję? Dobra, dorzucę to. Oczywiście zarobiłem pieniądze i dostałem najgorszą kartę na obecny moment, jaka istnieje. Dla mnie. Lament wdów. Okej, czyli decyzje. Aha. Dobra, no. Co prawda stracę dużo złota, ale jako kupiec nie powinno być problemu, więc niech będzie. Co to mam za karty? Market? Zobaczcie, gospoda. Widać, że to będzie potrzebne, jeśli chcemy mieć dobrą armię. Nawet nie czekam, wystawiamy ser. No, tam zaraz idzie wróg, ale nie wiem, co się mamy. Dobra, wysyłamy. I co tutaj? Pracownia, czyli szybsze prace. Dobra, może się przydać. Przy okazji mur. Trzeba już rozszerzyć granice. Jeśli tego nie zrobimy, to niedługo pewni wrogowie zaczną nas po prostu mordować bardzo szybko.
Więc tak, od razu mamy mur. Pracownię postawię tutaj. I tak. Doradca, czyli kolejni ci tacy pomocnicy, że tak nazwę, magiczni, którzy dają nam nowe możliwości. Albo nowe domy. Doradca. Doradca zawsze jest najlepszym wyborem. Adept. Plus jedna karta za każdym razem, kiedy zagrasz 10 kart. Nie do końca wiem, jak to działa, ale... ale dzięki. I to musi być coś nowego, zdecydowanie. On w 27 jednostkom za każdym razem rzuconą kartę. Nie no, wieża strażnicza. Jeśli ktokolwiek miał wątpliwości, no to... już nie ma. Mówię wam szczerze, jeśli macie okazję w to grać i możecie kupować wieże strażnicze i inne tego typu budynki. To mi kiedyś było więcej, nie wiem jak teraz. Bardzo warto. Oj, się zaczynają chyba problemy, o których mówiłem. Tak. I w takich sytuacjach właśnie warto mieć najemnika. Czy jakieś inne elementy. Jakieś fajne karty. Niegrywalność, ta karta zostanie odrzucona. Plus 10 sekund służby wszystkich jednostek. Okej. Okay. Czyli inaczej mówiąc, jak to odrzucam, to po prostu wszystkie służby się przedłużają. Zasadzka, czyli 40 obrażeń. Nie, dom. Potrzebujemy bardziej domów. Dobra, starczy tego. Slumsy. Mniej podatków? Nie. Nie wezmę tego. Nie jako kupiec przynajmniej. Okej. Okay. Idę tutaj bossa. No. Jeszcze za wcześnie na to, żeby myśleć sensownie o wezwaniu go, więc... dobra, zobaczmy, co my tutaj dostaniemy. Może być zboże. Dobra, oczywiście sery. Jak zwykle. Jak zwykle po prostu. Dobra, zobaczmy tylko, co to będzie za boss. Powiem szczerze, że jest ich tu dużo. I żaden z nich nie jest niczym przyjemnym. O. Chyba dostaliśmy najdelikatniejszego ze wszystkich. Jeśli zdobędziemy łuczarza, to nawet może uda się go pokonać bez większych problemów. Tak, tylko że uczy się, że tutaj. I uwaga, uwaga. No, robiłem jakieś tam szczurki. Jego zraniłem. Nic wielkiego. Dobra, grancarstwo i mam nadzieję, że... a, super, stróż nocny zaraz sobie idzie. Oczywiście. Skrzynia bossów, co mamy? Aha. Ulepsz karty za każdym razem, kiedy budujesz ścianę. Bierę. Nawet nie patrzę na resztę, powiem szczerze, to jest super. Ulepszone karty są co prawda droższe, ale mam milion razy lepsze efekty. Szkoda, że nie wziąłem go zanim to postawiłem, ale dobra. Mam jakichś takich usługowców. W sumie to nie do końca. Ale i tak to kliknę, bo w ten sposób przynajmniej przedłużę mojego najemnika, który... nie wiem, czy jest jakiś szczególnie potrzebny. Ale i tak warto przedłużyć mu okres służby. O. Okej. Okay. A, zapomniałem, że mam tylko jedną kartę. A szkoda, bo to są naprawdę porządne rzeczy, ale... no. Przynajmniej mamy mur. Zostawię go oczywiście tutaj. Jak tylko mnie... jak coś nazywano, ta fala? Jak już mur będzie postawiony, to jakaś karta się ulepszy. Jakiś nowy wróg znowu? Serio, tego jeszcze nie było? Dobra. Nie będę was kupował, to jest dziwne. Zawsze wydawało mi się, że to był jeden z pierwszych przeciwników, który przychodził. Chyba, że zmienili trochę właśnie progresję wrogów, czy coś. Dobra. Ściana. Co to za nagrody? Biuro podatkowe. Oj, oj, oj. Ja właśnie zdobyłem kartę, która może na pewno nam wygrać tą grę. Jakby nie wygrałaby, gdyby nie to, że gramy w sumie na... jak to się nazywa? No, no na... no tutaj, na plaży. Akurat tu mogę powiedzieć, plaża jest jednym z najwierniejszych. Okej. Gdzie jest bardziej potrzebny? To ja w sumie nie wiem. Meh.
No nareszcie, biuro podatkowe. Ja postawię jednak tutaj, bo jest wieża, która bądź co bądź chroni chociaż trochę to miasto. Wędrujący rycerz? Ciekawe. Nie będę ukrył. Wow. Czyli jednak nie usunęli wszystkich kart. I nie dodaję tych glikonowych, są też takie, które były już wcześniej. I naprawdę... Powiem szczerze, naprawdę nie sądziłem, że tą kartę jeszcze zobaczę. Trzeba sobie tę kartę. Tak prawidłowo, no wiem, już poprawiam. Ale patrzcie, 6, 16 życia i za każdą kartę tutaj plus 4. Gdyby mnie też niestety przepadła okazja, to jest po prostu jedna z najlepszych kart, jaką można zdobyć, jeśli chce się grać pod olbrzymią talię. A chcąc nie chcąc, ja wcześniej czy później będę miał bardzo dużą talię, więc no. Serio, ser się ulepszył? Ej, nie będę kłamał, trochę tak zmarnowany potencjał ulepszenia. Ale dobra. I jak z tej strony... A, może mi się przydać niewielkie wsparcie, więc... No. Mówiłem, że na dobrze wybierze nazwę, ta strzała potrafi naprawić wszystko. Okej, z tej strony znowu idą i z tamtej. Domek. Garncerstwo i tak. Dobra, miejmy nadzieję, że sobie jakoś poradzą. Nie gospoda gotowa, ale jeszcze chyba za wcześnie, żeby gospody zarzucać na kogoś, kto świeżo został wystawiony. No dobra. Market. Mam pieniądze, mam. Dobra, i co tu mamy? Dobra, jak używam umiejętności, to... Tutaj dwie złote strzały? Okej, okay, ciekawe. Napój z miodu. Odłożycie. Wybranej grupie. 20 służby wybranej grupy. O nie, no jeśli to jest market, więc mogę tylko jedno. To jest aż zbyt dobre, żeby tego nie brać. Dobra, wy dostaniecie jego, bo nie macie też obrońców i jego. Dobra. I... No niestety nie mam dwóch wolnych szczurów. Abym już zarzucił. Bo jak wiecie, każda czwórka to chyba jest jeden podatek, jeśli się nie mylę. Tak. Więc po prostu te cztery życia tej karty będę zarabiał jeden więcej i moje złote strzały będę zadawał jeden więcej. A i przy okazji chyba już wiem, jak działa ten efekt. Po prostu jak zagram 10 kart, to dostaję jedną kartę do ręki, a nie, że jakąś nową czy coś. Dobra. Z tej strony sobie radzą, no to co mam tu? A, już, spokój, okej. O, zarządzanie zwiadowcy. Ciężki wybór, nie będę was okłamywał, ale... O, doradca. Ja po prostu chcę zobaczyć, jak najwięcej doradców może odnaleźć doradcę Manoniego. Jedna więcej opcja, że skrzyni skarbów. Chyba nie było to zbyt warte. Zdecydowanie. Sprawdzę teraz, jak widzicie, no, bardzo mało będą bić, ale... Innej opcji niestety nie ma. I przy okazji mam 10. falę, co oznacza, że już odblokujemy generała i budowniczego. Więc następny epizod będzie jednym z nich. Którym? A było mnie wiedzieć? Chcecie, to napiszcie. I żeby nie byłby to przyjmował tylko... w dzień pokazania się tego odcinka? I dzień następny był, jak możecie się domyślić. Lato Polis będzie co drugi dzień wychodzić, jak zazwyczaj u mnie różne gry. Po prostu po tym terminie już będę musiał mieć nagrany odcinek, więc do normalnych pór, czytajcie maksymum, powiedzmy do 20 dnia po tym dniu, w którym widzicie odcinek, przyjmuję propozycję, którego chcecie zobaczyć wśród następnego. A póki co my tu mamy? Jeszcze jedna opcja, kiedy wybieram... A nie, to przy wybierze wyborze kart, okej. Okay. Dwa domy, jeden mur, a tutaj złota kompania, bazar. Nie no, złota kompania jest droga, ale patrzcie, to jest po prostu idealne do jakichś krytycznych obrun, więc... Obron, nie? Naprawdę dzisiaj nie umiem. Umocnienia, losową kartę wojska, zignoruję. Losową kartę wojska i jeszcze jedna złota kompania.
Okej. Wydaje się to być mocno kosztowne, ale coś, innego wyjścia nie mam. Dobra. A teraz wypuszczamy to i miejmy nadzieję, że... O nie, nowy wróg. A to znaczy, że zaraz największe piekło tych plansz się pokaże. Ja mam tutaj coś istotnego. Niestety, tylko wieża. Mówicie, no mówię niestety, bo jednak przydały mi się też inne rzeczy niż tylko i wyłącznie budynki typu wieża. Ale to mi się trafiło. Dobra. Umiejętność, domek, złoto. Jest ta karta nie odrzucona, plus to szczęście złoto. Zmniejsza się 10 za każdą odrzuconą kartę. Fajny, ale niezbyt potrzebny, raczej wezmę domek. Dobra. Zaraz tu przyjdą one. No, strona moim zdaniem dobrze chroniona nawet. Kolejna gospoda, nie. Łapówka. Nie. Nie wiem, czy jest tu cokolwiek takiego istotnego bardzo. Chwilowo chyba sobie odpuszczę. Dobra, domek. Jeśli nie mylę, dom daje ilu? 3, czyli... W sumie dobrze. Jeśli bym teraz trafił na... jak to się nazywało, no... Na kolonii to bym mógł ją użyć, ale... No, standardowo zamiast tego użyłem to już na... wzmocnienie wojsk, więc... Dużo to nie zmieni. Jeśli chcę właśnie używać kolonii, kiedy nie mogę używać kolonii. No i po co ja takie głupoty gadam? Dobra, to może być wina godziny, kiedy to wszystko robię. O, harpunci. Harpunnicy. O, hej. Większość mojej armii niestety padła, ale... Jest dobrze. Karty jakie? Dama nie trwała po 7 szczurów po użyciu... Daj te karty do cmentarza kart. Aha. Czyli karty na zasadzie albo dajesz całe złoto i zdobywasz mi szczura, albo ta karta przepada. Fajne bardzo, ale... Dobra, wiecie co? Zaryzykuję. Mogę tego mocno żałować, ale zaryzykuję. Właśnie, czy dama czegoś wymagała? Nie, to jest tylko za pieniądze. Okej. Tylko już dokładam ich. Przerzucam. Oczywiście użyję najwięcej, jak się tylko da. No niestety. Ale przynajmniej mam, no, dodatkowego szczurka. A takie rzeczy, co tutaj będą bardzo istotne, jeśli chcę sobie spokojnie radzić. I może na dłuższą metę chyba to nawet damy będą się opłacały, bądź co bądź. Po prostu za to, że za każde 4 szczury dostajemy podatek. I w ogóle... Przy okazji jeszcze chwila. I będziemy mogli użyć kolonii. A kolonia daje 3 podatku, co znaczy, że 3 więcej będą biły złote strzały. Okej. Nie jest dobrze. Ale mogło być gorzej. Standardowe. Chyba, że dostanę już beczka, to wtedy to jest nasz koniec. Nie, na szczęście nie ma beczek. Dobra, szybciej. Okej, dama, oczywiście, bo nie mam dużo kasy, więc dama teraz nie jest problem. Nie. Niekoniecznie. Szlachcic. O. Kolejna tego typu, nie. Aha. Dobra. Biorę to, powiem wam szczerze. Ale umieściłbym to... W sumie zamiast tego domu, gdybym mógł. Okej, na przyszłość przynajmniej będę pamiętał o tym, że istnieje taka karta i że zostawić po prostu te 2 heksy dostępne dla niej. Bo nie ukrywam, jeśli będę miał 1000 zł, to 100 wyraźnie będzie zdawało jednym strzałem. To prawda, że potem stracę tą kartę i w ogóle, no no. Nie ma chyba nic takiego szczególnego, oczywiście poza tymi kartami, na których nie stać. Ale nawet one, nie będę ukrywał, nie czuję, że były jakoś wielce potrzebne.
Oczywiście prokreacja, czy kto tam się nazywa ta karta, teraz nie ma znaczenia. I... Straż Nocna, czy Łucznik? Może być kiepsko, więc moim zdaniem lepiej będzie zainwestować w Łucznika. Bo złotą kartą bądź co bądź mogę właśnie ubić nawet największe złotego świata, czyli beczki. O, właśnie o tym mówię. Aha. Dobra, czyli mam za niskie podatki, żeby móc się pozbywać beczek. Nie jest dobrze. Też. Aha. Czy będę tracił szczury, ale przynajmniej moje wieże będą tutaj gotowe. Więc w sumie chyba znam rozwiązanie na beczki. Po prostu mieć kilka wież poumieszczanych bardzo blisko, żeby atakowały. Okej, święte paliwo, poziom przywódcy, nie. Zobaczę sobie bliską kartę, okej. Kowal. Dziś jakiegoś warta bym, nie będę was kupował. No dobra, nie ma tam z wielkiego. 280 zł. Nie. Dobrze, chyba pora pomału się pozbywać sera. Ejka, siostra. Dobra, przemieszamy i błagam, żeby to był kowal. Gra naprawdę dzisiaj mnie jakoś lubi. Spore ryzyko, ale muszę. O, i teraz... Co, siostra? Tak, siostra. A kowal jest budynkiem, który ulepsza karty. Co ileś tam sekund, więc... Po prostu kowal jest moją ostatnią nadzieją, że po prostu ulepszone karty sobie poradzą. A, oczywiście. No jasne. No to chyba tyle. Moje po prostu, oczywiście rozkojarzenie zbyt wielkie i inne aspekty już raczej... A. Chciałbym, żeby przypieczętowały los tej rozgrywki, ale tu jednak jak zwykle się udało, dobra. Jakieś wydarzenie, co my tu mamy? Poziom przywódcy, losową kartę. Losową kartę. Fajnie, łuczasz tylko, że... Jakby to nie łatwiej wyjaśnić, łuczasz teraz nie jest z tym, czego potrzebuję do końca. Skrzynka i co my tu mamy? Karta. Nic, co by mógł pomóc. Złoto chyba jest teraz najbardziej potrzebne. No i jeśli chcemy przetrwać, to muszę zrobić taką ryzykowną inwestycję, jak postawić złotą wieżę w tym miejscu. Pewnie to był największy błąd, jaki mogłem zrobić. No ale... Ta strona dobrze chroniona, tylko że wrogów tam teraz nie ma, więc w sumie to, że chroniona nic nie zmienia. No a tutaj oczywiście beczka. Dawaj wieża. No niestety. Tracić złoto będę bardzo często, ale przynajmniej jest nadzieja. No dobra. Nie wiem, czy jest jeszcze jakakolwiek nadzieja. Siostra złota strzała potrzebuje pieniędzy. A mam może pieniądze na użycie złotych strzał? Tylko nie chcę przyjść jak na nas. Dobra, dobra. No. Nie, to koniec. Okej. Jednak się udało. Ale no zaraz znowu kolejna fala, ja mam tutaj wszystko rozwalone. Armię mam w rozsypce. Nie mam niczego. Więc no nie sądzę, żebym miał cokolwiek zdziałać. Okej. Nie. Dobra, propaganda. Nie. Nie. Nie widzę niczego takiego szczególnego. Nie, naprawdę nie widzę tu nic szczególnego poza tym. Ja wątpię, żebym i tak zdążył cokolwiek, bo jak widzicie, armia idzie. Mojej armii nie ma. A na złotą kompanię mnie nie stać. A nie ukrywam, coś już z moją jedyną nadzieją. Nie będę ukrywał, co wszystko, co tutaj się dzieje, to jest jeden wielki powód do wstydu. Kiedyś potrafiłem na
jak to się nazywało, no. Chyba na trudnym, czyli na hardzie, takim potocznym nazywając, przechodzić wszystko. Bardziej będą się ze mnie nawet przymcami, a teraz... Teraz, no... Widzicie jak jest. Ej, tak, ja że mogłem ich tam wysłać, ale... Pewnie teraz tego nie robię. Wiem, że beczki zaraz pewnie znowu zaczną spadać, więc no... Przekaz jakiś nowy wróg? A, no przed pociskami. Ja zdecydowanie musieli zmienić teraz kolejność pojawiania się w większości wrogów. Dobra, nie, nie, nie ma co czekać na złą kompanię, trzeba po prostu ustawić co się da. Dobra, dawaj, dawaj ostatni strażniku, dasz radę. Nie, muszę po prostu brać każdego najemnika, wszystko, żeby w tych kartach było ich więcej. To jest moja ostatnia nadzieja na wygraną. To dobra, może nawet nie tyle co... Beczka, już, na dzień dobry. I tak jestem świadom tego, że straciłem właśnie damę, no ale... No kogo ja będę okłamywał? Teraz nie jest czas na zdobywanie dam. Teraz muszę po prostu wybronić to wszystko. No, nie sądzę, żeby to miało mieć sens. Te beczki po prostu, wiecie, za dużo przeszkadzają. A nawet złota wieża do ciebie tego nie uratuje. No. Super, jeden najemnik. Jakby to miał zmienić cokolwiek. Nie, to już też koniec. Ale tak czy siak się udało się pokazać po części zmiany. Zobaczyć w sobie samych odświeżonych tych doradców. Przy czym wszyscy chyba są neutralni, sądząc po tym, że nie miałem obramówki kolorowej. Jeden miał zieloną. Siostra, to jest startowy. Dlatego miał zieloną, bo to jest startowy dla kupca. No i trudno, porażka. Ale przynajmniej jedno ulepszenie dla kupca mam. Nie wiem, co to powoduje. Okej. Kilka kart. Okazja, jedna karta, to przysłowy koszt dobrań karty minus 50%, super. Maruder, 60 sekund czasu trwania. Co? Kiedy zostaje wystawiony minus 1 max HP za każdy... Za każdy jeden koszt tej karty, czyli co, trzeba go jakoś stanić, żeby w ogóle można było z niego korzystać? Dobra. Nie ogarniam. Chyba, że to powinien być cast czy coś, ale dobra, mniejsza z tym. I z kim, czyli chyba jakiś plan. Wzmocnij życie wszystkich ścian o 1. Aha. Co jest? 120%. Aha. Aha, po prostu... Wzmocnij życie wszystkich ścian o 120% złota wydanego na konstrukcję, dobra. No i mamy odblokowanych kolejnych. Dobra, odma na początku dwóch wyścigów za każdą kastę wojska, czyli to samo co było, tylko że... Czyli to samo dosłownie, tylko że z taką rzeczą, że teraz jest jako doradca. Trening, czyli to co miał w sumie. A on ma... To samo co było, tylko że teraz też to ma już na postaci, a nie... Na samym sobie. Czyli się dużo nie zmienili. No. Ale jakie są ich nowe karty, nowe możliwości, wszystko oczywiście zobaczymy w kolejnym odcinku. A na obecny moment ja wam dziękuję bardzo. No i do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, hej!